Hej, już dawno na kanale nie było filmików o moich zwierzątkach, a to dlatego, że jestem ostatnio bardzo mocno zajęty, czasami mnie w domu nie ma długimi dniami i dopiero teraz mam się czas tym zająć, dlatego teraz pójdą ciurkiem dwa filmiki, jeden o mrówkach, drugi o akwariach. Hej, ten film jest tak naprawdę kręcony po całym popołudniu roboty przy akwariach. Ale też obiecałem jakiś filmik o mrówkach, więc zaraz będzie. To jest piwnica. To jest trzecie miejsce, gdzie w tej chwili te mrówki są przechowywane, ponieważ były przenoszone pomiędzy pomieszczeniami o różnej temperaturze i zależnie od temperatury na dworze, po to, żeby zawsze były w temperaturze optymalnej. Zaczęły tu od 15 stopni. Na szczęście następnie poszły za te drzwi, gdzie miały pomiędzy 0 a 5 stopni. W tej chwili od kilku dni są tutaj. Mam nadzieję, że widać temperaturę. Tu jest niecałe 10 w tej chwili i zaraz zostaną wyekspediowane na schody, na klatkę schodową, gdzie będą miały znowu 15 stopni i po tych 15 stopniach zostaną wniesione następnie do domu. Ja w tej chwili je przenoszę tam, gdzie jest 15 stopni i dam im trochę czasu na to, żeby zaczęły się rozbudzać. W międzyczasie sobie przygotuję na jutro już jakieś pajączki, żeby im dać do jedzenia. Dostaną też świeży miód i świeżą wodę. W tym kartonie są cztery kolonie z czterema królowami. Królowymi? Choinka. A tutaj jest ta jedna kolonia, która już była bardziej rozbudowana i która zrobiła dowcip taki jeden, że się przeniosła pod spód, pod beton. I z nią może być jeszcze jeden dowcip, ponieważ w piwnicy mieliśmy szczura i ten szczur zwalił osłonę z góry. I teraz jest pytanie, czy te mrówki jeszcze w ogóle w tym formikarium są. Jest pewna szansa, że ich nie ma, ponieważ mnie tutaj nie ma w domu cały czas, a bywały dni, kiedy było na dworze minus 14, a bywały dni, kiedy było plus 10. I po jednym z takich wyjazdów, kiedy właśnie były takie wahania temperatury, jak wróciłem, to formikarium miało odsunięte wieczko. Jest opcja po prostu, że mrówki się z niego wyemigrowały, jeżeli miały dosyć ciepło, żeby postanowić zmienić lokum w tym czasie. Ale na szczęście te w probówkach nie były ruszone, więc przynajmniej cztery gniazda powinny się dalej rozwijać, powinienem mieć z czego kręcić filmy. Jeżeli tutaj ta kolonia przetrwała, w tym dużym, no to po prostu wyląduje dalej znowu u moich dzieci. Natomiast tamte cztery wylądują znowu u mnie jako taki swoisty backup, żeby dzieci nie płakały, jeżeli tu się z tą kolonią coś stanie. Nie wiem jeszcze co zrobię, jeżeli ta kolonia się wymeldowała i zostały mi tylko te cztery. To wtedy będzie ciekawostka, co dalej zrobić. A na razie ta część filmiku się kończy. Przenoszę to na schody, gdzie będzie około 15 stopni i mam nadzieję, kolonie się zaczną budzić do życia. Okej. Mrówki przyniesione na korytarz koło mieszkania. Tu się będą budzić. Słyszysz, Jasiu? Budzimy mrówki. Koniec spania. Jutro je bierzemy do domu. Mrówki w korytarzu się ocieplają już od kilkunastu godzin. A zanim je tutaj przeniosę, to jeszcze by wypadało trochę posprzątać. Bo jak widać, tutaj po wyjęciu ich stąd nic tutaj dalej nie robiłem. To jest probówka tamta z pleśnią. I tu są różne odpady organiczne. Na kamieniach, na wszystkim. To wszystko jest do wyczyszczenia. Poza tym na betonie się wydzieliły różne minerały, jak się go polało wodą, więc to też bym chciał poprawić. A poza tym jeszcze myślę o tym, żeby przeciąć te rurki i zastosować w nich jakiś łącznik. Ale na dzień dzisiejszy chyba nie mam rurek o odpowiedniej grubości, żeby takie łączniki wykonać. Ale to jest coś, co chciałbym w przyszłości zrobić, żeby móc to wszystko przenosić rozłącznie. Czyli po prostu przerywać połączenie z arenami i gniazdo wynosić osobno. No a na razie to muszę się tutaj zająć sprzątaniem tego, zanim w ogóle tutaj będę próbował mrówki przenieść. I tak, mam umyte muszle do podawania miodu, kamienie do podawania mięsa i przygotowane cztery świeże probówki z wodą, ponieważ w tych probówkach, które w tej chwili są kolonie, wody już praktycznie nie ma, więc te probówki pójdą pod piach zakopane,
Natomiast tamte próbówki zostały na wierzchu, żeby zachęcić mrówki do przeprowadzki do nowych próbówek. I zaraz się szykuję tutaj do przeprowadzenia całej operacji, bo już też mam upolowane świeże pająki dla moich mrówek. Czyli tak, tutaj mam przygotowane teraz muszle z miodem. Kamienie też są. Probówki też przygotowane. Mrówki też już przyniesione z zewnątrz. I do tego jest to tutaj. Muchy są z zamrażarki, pająki świeżo nałapane, też były w zamrażarce, żeby je trochę odkazić. Więc do każdego formikarium pójdzie po pajączku dwóch i każdy dostanie po jednej muszce. Gotowa na jedną arenę. Jedzonko jest, miodek jest, woda w probówce, probówka zagrzebana. I po prostu położę zaraz tutaj z wierzchu luzem probówkę z królową i robotnicami. Niech się przeprowadzają. Proszę, ekipa już się budzi. I kolejna arena przygotowana. Miodek, jedzonko, probówka. I przenosimy. A tu ekipa budzi się powolutku. Tak wygląda probówka wyjęta z noclegowni. Ekipa też się budzi do życia powoli. Jest zatkana w ten sposób. Po prostu wyjmuję korek i wkładam to luzem do formikarium, do areny w zasadzie. Jest ekipa włożona, pajączek, jest mucha. Nie rozwalam im tej tutaj przegrody. Zakładam, że same ją sobie rozwalą. To jest najdłuższa probówka, ona zawsze mi nie pasowała tutaj mocno. Mam nadzieję, że jak się z niej wyprowadzą, to będzie można ją łatwo zabrać. No i ostatnie dwie przygotowane. Z jedzonkiem, z probówką miodzikiem. Tutaj jest to samo. I muszę wyjąć teraz do ostatnie dwie probówki ze śpiochami. A ci jeszcze się nie zdecydowali wyjść z tej probówki. Na razie sobie nieśmiało poczynają. Tak samo tutaj. Na razie brak ruchu. I się okazuje, że byłem w błędzie. To jest ta najdłuższa probówka ze wszystkich, najbardziej nieporęczna. Bardzo się cieszę, bo wygląda na to, że te cztery kolonie przeżyły i że mają się dobrze. Jest! Pierwszy zwiadowca wyszedł na zewnątrz. No, ruszają się, ruszają się. No i ostatni element tej układanki to jest nalanie wody do korytka, żeby znowu tutaj się porobiło mokro. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy się tam będą chciały przeprowadzić, bo jeszcze kolonia jest dosyć mała. Ale te kolonie wszystkie. No. Ale jedzenie jest, miód jest, ciepło jest. Mogą się obudzić i zasuwać. Spróbuję jeszcze teraz z dwóch, tutaj z tych dwóch aren. Spróbuję uchwycić, jak będą próbowały wychodzić. A na razie w tym filmiku to jest wszystko. Jednak ta kolonia też przetrwała. Zobacz, ile ich wyszło. Tak, tata. A się martwiłem, że nie przeżyło zimy. Zobacz, ile ich chodzi. Ciekawe, gdzie one się schowały. O, jedna spadła. Ups. Nic jej nie stało. A gdzie królowa w ogóle? No, schowały ją gdzieś cwaniaki.
Sprawdźmy z drugiej strony, tam jest okruszy miasto. Nie, to z drugiej strony nie będziemy patrzeć, ale zobacz, ile ich wyszło teraz naraz. Jeju, wiesz co, no martwiłem się, czy w akwarium tutaj tym przetrwały. Ale zobacz, ile ich jest. Ciekawe, ty, wiesz co? One chodzą tam. One idą tam do krzaków. Ja mam nadzieję, że miodek znajdą. Gdzie do krzaków? Na górze są? Tak, tu. A w mchu mają bazę? Tak. Mam nadzieję, że nie dodałeś muszli. Zobacz, ile ich wyszło. W muszli miodek jest. A wiesz co, nie dałem im mięsa. Bo już naprawdę wątpiłem, czy one żyją. Gdzie one się chowały całą zimę? Co za cwaniaki. Pewnie w mchu, to tam było najcieplej. Może, a mi się wydaje, że one były tam pod spodem. Tu, na dole. Dobra, gasimy im światło, nie będziemy stresować. Muszę im jakieś jedzenie zorganizować teraz, wiesz? A mogę zapalić do rzeżuchy? Możesz. Co robią? Kiełkują. A co to jest? Rzeżucha moja. Tak sobie o nią troszczyłem, że już minęły 3 dni i już urosły zwykłe roślinki. No pięknie. Jesteś super ogrodnikiem. Dziękuję, tata. No, teraz spać. Dobranoc.